na święto zmartwychwstania. Przyjdę na drugie spotkanie. Wiśniówka podobno była i się nie załapałem. Ale ja przyszłam z torbą pełną gruszek. Zanim, moment, zaraz mi przeczytasz. Zanim studium to jest książka, którą dostałam od najgorszego ucznia z języka polskiego w mojej klasie. Książka z aforyzmami, którą mi zrobił, jak długo uczyłam w szkole, tak leżało to na biurku i uczniowie tak mieli jakieś stresowe sytuacje, to podchodzili do biurka, brali tę książkę i czytali. Poznaj prawdę. Ale samochód. To będzie, wiesz, ten samochód się upodem. Słychać mnie? Tak? Niżej. Czekaj, pomogę. Nie znam się. To Tymbark. To jest zbiór aforyzmów pod tytułem Tymbark. Ja sobie strasznie cenię tę książkę. No dobrze, tylko musisz założyć okulary. Wszyscy możecie sobie zobaczyć. To był najgorszy uczeń z języka polskiego. Co to jest? To jest zbiór aforyzmów pod tytułem Tymbark. Tak inspirowałam moje dzieciaki. Spróbuj powiedzieć coś do jakiejś tej... Tak, tak. Nie, nie. A może takiego nie? Może jakiegoś wiersza. Improwizuję sobie. To znaczy, chciałam wam przeczytać studium dwóch gruszek, dlatego, że to mnie zainspirowało. Ja mówiłam o haiku. Najpierw może moje haiku. Z Japonii takie. Tak, dla dzieci. Nie znam się na tym zupełnie. Dlatego, że dzieci są w tej chwili w kraju absolutnej fantazji i... A haiku każe się trzymać. Haiku każe się trzymać ziemi. A fantazjować sobie można dopiero po przeczytaniu tego realnego kawałka. I jako że to jest właśnie studium haiku. Haiku dla dzieci. Studium dla dzieci nosi tytuł Grzybki. Muchomorek ma czerwony kapturek i białe kropeczki. Niedaleko stąd czarny łebek pod grzybka niby kasztan lśni. Zielona gąska tu w piasku i w trawie jakby pasła się. Kureczka we mchu, żółciutka, malutka i pachnąca, że hej. Kruchym grzybeczkiem kołąbeczek się wyniesie. Nie ptaszkiem przecie. Do zbierania też kozaczki kolorowe, nie do chodzenia. Kuszą nam oczy zajączki aksamitne, pogłaskania chcą. Albo inaczej, oczy nam kuszą aksamitne zajączki, chcą pogłaskania bez inwersji. Białe pieczarki i polne i leśne są na zawołanie. O, opienieczki całymi zgrajami o pniach sejmikują. Niby po wierzbie, huby po wierzbie wspinają się dzielnie, jak najwyżej da się. W Dąbrowie zaś patrz, dorodnych borowików przeszlachetna brać. A o reszcie co? Bez wyglądu i smaku psiaki, mówi się. I to jest koniec poematu. Ułożonego z haiku dla dzieci i podpisa... na flamenko. Musiało być coś twardego. I teraz do głosu, tak. Do wszystkiego trzeba. A teraz zainspirował mnie... Esencjalny ból, jakieś szarpnięcie, coś takiego.
Kiedy zrobimy bolszar? To już mnie zainspirowało. Da się, to jest... Atak niedźwiedzia, ucieczka w nocy. To są, moje wiersze są terapeutyczne. Zadano mi tyle bólu, te łzy, o których pisał amerykański poeta, to moje. Dlatego je tutaj dzisiaj, o nich dzisiaj opowiedziałam. I moja pieśń. A studium dwóch gruszek. Ja mam całe tutaj pudło. Gruszka to owoc zakazany. Tak niektórzy twierdzą. Przypomina kobietę. Mądrość. Więc może dlatego jest zakazana. Dla niektórych. Ja tutaj przyniosłam całą torbę gruszek, które mogą się przydać jako na przykład maskotki czy zabawki dla dzieci. Każdego poczęstuje. Wszyscy macie. No przyjdziecie wieczorem, obdarujecie swoje potomstwo, czy przeszliśmy do dzieci haiku, więc teraz studium dwóch gruszek. Opuskuję pedagogów. Te gruszki to nie wiole, nie akty na płótnie, nie butelki, niczego nie przypominają. Zaprzecza temu, co powiedziałam przed chwilą. Są żółtymi formami, złożonymi z krzywych linii, które zaokrąglają się ku podstawie. Musnęła je czerwień. Nie są płaskimi powierzchniami o zakrzywionych zarysach. Są okrągłe i zwężone u góry. Są tak ułożone, że tu i tam pryska błękit. Sztywny, suchy listek zwisa z łodyżki. Żółtość połyskuje. Połyskuje różnymi żółciami. Cytrusami, pomarańczami i zieleniami rozkwitającymi na skórce. Cienie gruszek to plamy na zielonym płótnie. Gruszki wyglądają inaczej, niż by chciał patrzący. Straszliwy ten temat. Kto chce? Czy jest ktoś, kto chce tę gruszkę? Czy jest ktoś, komu ta gruszeczka się podoba? To jest wierzbinowa gruszeczka. Jestem Iwa, nie daję nikomu, zostawiam sobie. To ja mogę to zabrać? Tak. Ale nie zadam. A to jest ta błękitna. Czy ktoś chce gruszkę blue? Ktoś chce? Wszyscy by chcieli, ale to... A różowa? No nie ma dziewczyn. Ale może ktoś ma dziewczynę? Wszyscy się boją, żeby nie byli podejrzani. Jeden jest bez gruszki. Może być. A pomarańczowa, oranżowa? Czy ktoś jest w orężu? Oręż. Nie, ja z T-Mobile jesteś. Masz z T-Mobile? Nikt nie chce? To jak łaskawie się zgodzi. Nie, to będzie. Proszę. Do czego? No, dlatego pytałam. No to koniec przedstawienia.
aktorka się zmęczyła. Bardzo, bardzo.